Siemano, zobaczycie to pewnie, jeżeli coś trafię w wsparcie 11x86+. Jak widzicie, przedostatni poziom już osiągnięty. Erling Haaland dołączy do mnie jeszcze podczas tej ligi weekendowej. Będę mógł sprzedać swojego za 700 tysięcy. Imy Garincha już jest, jak na razie jeszcze nim nie grałem jakoś dużo. A jeżeli chodzi o te zadania, no to expa wyciągnę na pewno z Brazylijczyka tutaj, no bo mam Winiego w składzie. Jak na razie zagrałem 4 mecze w lidze weekendowej, mam bilans 3-1. No, fajnie się gra. Na dzisiaj już kończę. Dzisiaj mamy piątek, godzina 22 z hakiem, 22:14. Zadania tygodniowe, jeszcze 3 mecze zrobię i będzie 400 expa i kolejne 400, więc 3 mecze i mam Erlinga Haalanda, nie? 3 mecze i jest Erling. Jak na razie dzisiaj nic nie trafiłem jeszcze, bo nie zrobiłem żadnych SBC, po prostu nie mam kart, jestem wyczyszczony, wywaliłem Zambrotę nawet ze składu. Mamy Futisa, czy nie? To jest Futis? To jest ikona jaka? Kafu, czyli stary mały sobrońcy. I Casemiro. Ulala. No, ładnie to wygląda. Jest toc, więc będzie do przepałki. Casemiro kosztuje 50 tysięcy. A Kafu 9,4. Ja pierdykam, 30 kafli, ja się tak cieszyłem. No ale i tak pewnie to on zagra u mnie w składzie, tak myślę. 25 tysięcy, ja nawet nie wiedziałem, że on taki tani jest. Ja miałem tego Gromowego wcześniej. A ten Kafu mi się wydaje fajną. Oczywiście, no nie jest jakiś mega. Ale tak ogólnie, no jest chyba okej. Chociaż nie, no jak tak teraz patrzę, to z obrony on ma tylko jeden playstyle, jakikolwiek. Nie mówiąc o plus. No dobra. To widzimy, co mamy. Jest Futis trafiony, ale nie jest jakoś mega. Więc co, zrobię jakieś SBC i zaraz się widzimy. Dobra, mamy 94 plus zrobionego i zobaczmy, co z niego wyleci. Ostatnio w tych pikach mam same bullshity. Oczywiście był ostatnio Vini, a teraz Oblak, Lost, Inź, Degetelare. No i widzimy, co to są za piki. No, nie ustawia mnie to jakoś bardzo. Żadnego Futisa nie ma. To nie wiem w sumie nawet, co wybrać. Zbiorę Oblaka i tak ta karta nie będzie grała. I tak nie będzie miało miejsca w podstawowym składzie, bo jestem przywiązany do tego Martineza już tyle, co on mi spotkań ugrał. To jest coś pięknego. Może zrobię 10x85 jeszcze, ale to już tak z wami może. Aj, trzeba zrobić ten. Piłkarza Team of the Week do wyboru. A nie, to nie zrobię. Nie zrobię tego w ten sposób. Jednak. Dobra. To wiecie co, ja wam tylko pokażę, jak wygląda mój skład w tym momencie. Jutro już będziemy się widzieć najprawdopodobniej na streamie. Najprawdopodobniej na streamie. Pewnie z rana jakoś. Nie będę jakoś, nie będę tego za dużo jakoś.
będę tego wrzucał. Czy nie będzie mi się chciało pewnie jakoś późno siadać do AFC. Myślę, że tak do południa powinienem do tego usiąść. Erling Haaland. No kurczę, zawodnik kloc, ale naprawdę robi to, co od niego oczekuję. Oczywiście tych bramek jest tak dużo, bo gram na rożne. No ale takiego zawodnika zawsze potrzebuję mieć w swojej jedenastce. Przepaliłem przed chwilą Lothara Matthäusa 90 overalla i Danso 95. Matthäus miał tam chore statystyki, 500 meczów, coś takiego, ale już po prostu nie łapie się dawno. Zero sentymentów. W tym momencie gram czymś takim. Aitana na ławce. Mogłaby niby grać tutaj za tego McAllistera, ale McAllister ma wszystkie lepsze statystyki, więc to nie wchodzi w grę. Potrzebuje mieć też jakiegoś defensywnego zawodnika. Jest tutaj Frankie de Jong. W tym momencie na wylocie powinien być ten Adams i on jest na wylocie i załatwię sobie lepszego prawego obrońcę, jak tylko będę mógł tego Erlinga sprzedać. On w tym momencie chodzi pewnie po... Holy fucking shit. Chciałem powiedzieć około 700 tysięcy, bo jest liga weekendowa. Wiedziałem, żeby tą kartę wczoraj sprzedać. Ja go kupiłem za ile? 630? 650. No boli, bo już stuwa w dupę. No a chciałbym kupić jakiegoś fajnego prawego obrońcę. Widziałem nawet tego Zanettiego, który jest spoko kartą. Bo nie będzie pewnie mnie stać na takiego Carvajala czy Trenta. Na pewno nie stać mnie na Walkera. Zobaczyłbym na Vasa. Trenta może, no jakąś taką kartę. Nie zrobiłem Jamesa i mnie trochę dupa przez to boli, ale nic się nie stało. Najchętniej oczywiście brałbym Walkera, tylko że ten Walker jest drogi jak 150, no on będzie kosztował tak z milion. Dokładnie, więc jak na razie nie ma co sobie tym Walkerem głowy zaprzątać. No i co? To by było na tyle. Wiem, że krótki odcinek, ale no, dzięki, że byliście. Jeszcze mistrzostwa. Już na dzisiaj sobie odpuszczam bilans. Dzisiaj, tak jak mówiłem, 3-1. Chcę się pobić w okolice tych 60 punktów, żeby te 14 win wpadło. Jeżeli wpadnie 11, to naprawdę nie będę jakoś bardzo obrażony, bo ostatnio za to z tych nagród... Oj, tu jest 9-5 plus już. A nie, to już chyba było 9-5, bo mi się wydawało, że było 9-4 plus. Ale to już chyba było 9-5. No ta paczka z trzema tymi 9-5 plus kusi, żeby wbić dalej, ale musiałbym naprawdę bardzo dobrze grać, więc jak na siebie oczywiście, więc jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, na razie i piona.